Aspiryna jest popularnym środkiem przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym. Jaką rolę odgrywa ten lek w profilaktyce choroby wieńcowej, wyjaśnia profesor Wojciech Drygas. Najpopularniejszym środkiem, który bywa stosowany w profilaktyce, jest zwykła aspiryna w bardzo małych dawkach, w dawkach 75-80 mg. Są takie preparaty. I tutaj, jeżeli nie mamy. Istotnych przeciwwskazań do stosowania aspiryny, a to może najlepiej ocenić nasz lekarz nasz lekarz rodzinny to jest to <laughs> yy, dobra i skuteczna metoda yy, profilaktyki wielu chorób serca i naczyń. A jak wynika z najnowszych badań, także ta znana od ponad 100 lat aspiryna może być czynnikiem ochronnym w powstawaniu nowotworów. Ale. Jeszcze raz podkreślam, że tu decyzja o wieloletnim stosowaniu aspiryny, tej aspiryny w małych dawkach, powinna być skonsultowana z lekarzem. Natomiast yy, inne preparaty, na przykład Witaminy z grupy A, C E o których mówiło się kiedyś, że mogą mieć istotne znaczenie w profilaktyce, że powinniśmy spożywać je w dużych ilościach. Niestety ich ochronna rola nie potwierdziła się, a zatem nie mają one niestety żadnej udowodnionej wartości w profilaktyce chorób serca i naczyń. No i powiem, że w moim odczuciu znacznie lepiej, jeżeli te witaminy bardzo potrzebne i ważne dla zdrowia spożywamy w postaci naturalnych pokarmów, między innymi warzyw i Owoców, a nie w postaci yy, kupowanych w aptece pigułek czy kapsułek.